pomóc, ja sobie... Film Cuda Alice Rohrwacher to nasz film zamykający festiwal. Najświeższy tytuł tegorocznego festiwalu w Cannes. Avanza così? Come ti chiamate? Caterina. Ten film ma w sobie taką świeżość, taką młodą energię. Tak przepięknie jest wyreżyserowany przez Alice Rohrwacher, młodą włoską reżyserkę, że właśnie ujmuje od pierwszej minuty. To jest opowieść o dorastaniu i o tym przepięknie Alice Rohrwacher opowiada. To jest takie subtelne kino. To jest chyba słowo, które najlepiej według mnie opisuje ten film. I jakkolwiek bym dużo o nim nie mówiła, to i tak myślę, nie oddam tej magii, która króluje na ekranie. Nie pomińcie Państwu tego tytułu, to naprawdę bardzo wyjątkowe, dobre kino. Myślę, że przede wszystkim specyfiką tego festiwalu jest to, że on jest festiwalem publiczności. Że on jest też oczywiście festiwalem branży, festiwalem krytyków, ale ten festiwal jest świętem polskiej publiczności filmowej, która jest spragniona kina ambitnego, trudnego, artystycznego. No właśnie, ta publiczność jest bardzo specyficzna, ona jest wyrobiona, to też nie tylko filmowo wyrobiona, ale to też publiczność, która poszukuje przygody artystycznej. Szuka nowych rozwiązań, nowych wyjść kina progresywnego i nie zadowoli się byle jakim filmem, że tak powiem. Nowe Horyzonty to jest stempel jakości. I to jest fantastyczne w tym festiwalu, ponieważ filmy bardzo różne w sumie są, które tutaj są pokazywane. One różnią się od siebie, ale to jest pewna półka. Nowe Horyzonty są wyraziste przede wszystkim, jeśli miałbym użyć jednego przymiotnika, który miałby je określić, i potrafią doskonale połączyć ambicje związane z programem, z takim rozumieniem tego, że festiwal to nie tylko kino, że to jest przestrzeń na spotkanie, przestrzeń też dla ekscesu pewnego rodzaju. Te dwie płaszczyzny doskonale się na Nowych Horyzontach uzupełniają. Ale też miasto tutaj funkcjonuje, to jest jedyne takie miasto, kiedy wychodzi się w czasie festiwalu i tu całe miasto żyje i ta atmosfera tego festiwalu udziela się ludziom na ulicy i to jest bardzo fajne. Jest po prostu się miło się tu przebywa. To jest mój pierwszy raz na Nowych Horyzontach i już w tym momencie widzę, że to jest naprawdę bardzo fajna impreza. Bardzo zachęca i przyciąga. I love this festival. Yes, it's the second time I'm here, but I think they have a great program and I really, really like it. Bardzo spodobał mi się Midnight Show, na który chodzę po prostu nie od kilku dni. Jest to po prostu przejście do jakiegoś innego wymiaru i po prostu to, co tam się dzieje, jest tak niesamowite. To jest atmosfera, która trwa przez 2 tygodnie w roku i no jest po prostu niepowtarzalna. Festiwal Nowe Horyzonty w moim przypadku to w zasadzie dzieciństwo. To jest miejsce, które ukształtowało mnie w kwestii kultury filmu. Ten festiwal uczy takiego refleksyjnego oglądania filmów. Czasami są to bardzo proste historie, kameralne, które no, wchodzą troszeczkę pod skórę. Kino artystyczne czy kino nowohoryzontowe właśnie, to jest kino, które coś przede mną odkrywa. To jest kino, które odkrywa przede mną coś świeżego, czy to w temacie, który dobiera, czy to przede wszystkim może nawet w formie. Dzisiaj nowohoryzontowość rozciąga się na wiele, wiele sfer kina i bardzo dobrze, bo wtedy jest ciekawie. Wydaje mi się, że rozumienie tego terminu nowohoryzontowość zmienia się, że festiwal staje się bardziej przyjazny dla widza. Wiele filmów, no niekoniecznie kino ambitne, musi być również trudne do zniesienia i bardzo, bardzo wymagające. Cieszę się, że to wybrzmiewa. Jednym słowem albo dwoma, jakbym miał określić, niezależny. Colorful. Międzynarodowy. Inny. Rozwijający. Ciężki staw. Naprawdę to, w sensie, ciężka rozkmina. Wow. Pełna wrażeń. Różowo. Jedność. Czuję taką jedność ze wszystkimi. Bardzo ważny element mojego życia.